Cześć, zapraszam Was do mojego cotygodniowego podsumowania nowinek z Marvela. Na początku powiem, że chciałbym trochę zmienić formę tego programu. Oczywiście dalej będę mówił o nowinkach komiksowych, o tym, co wydarzyło się w ostatnich komiksach, które przeczytałem, ale chciałbym jakby całe zagadnienie trochę poszerzyć. Będę więc teraz mówił także o różnych plotkach, faktach, ogłoszeniach związanych z zarówno komiksami, jak i filmami Marvela, o tym, co wydarzyło się w całym, jakby to powiedzieć, szerszym uniwersum, a także będę mówił moje drobne opinie na ten temat, co sądzę o niektórych zmianach, co sądzę o niektórych plotkach i na ile według mnie mogą być prawdziwe. Zapraszam. Zacznijmy od wielkiego wydarzenia, jakim było ogłoszenie przez Roberta Downey Jr. w programie Ellen, że powstanie Iron Man 4. Później natomiast u Lettermana powiedział, że Iron Man 4 jednak nie powstaje, nie ma żadnych planów, ale jest on bezpośrednio związany z innymi projektami Marvela. Uważam, że a tyle co sam Iron Man 4 może powstanie, może nie powstanie, ja myślę, że powstanie, bo jest to tak lubiany bohater, tak lubiona, powiedzmy, marka z stajni Marvela, że prędzej czy później na pewno taki film powstanie. Aczkolwiek można patrzeć na to trochę w inny sposób. Może nie będzie to tyle Iron Man 4, co na przykład Iron Man i Hulk, albo Iron Man i ktoś tam. Myślę, że mówiąc, że nie ma właśnie skryptu do samego Iron Mana 4, a bardziej, że pracuje nad innymi projektami, Robert Downey Jr. miał właśnie to na myśli. To znaczy, na pewno podpisze kontrakt, to nie ma o czym mówić. Kontrakt prawdopodobnie już jest finalizowany co do jego zaangażowania w przyszłe projekty, ale raczej mówię, nie spodziewałbym się szybko Iron Mana 4, co bardziej Iron Mana plus kogoś tam w jakichś team-upach, tego typu sprawach. Tak czy inaczej uważam, że jest to dobra wiadomość, ponieważ umówmy się, że to na właśnie Robercie Downey Jr. i jego Iron Manie zostało zbudowane całe filmowe uniwersum, jakby to były fundamenty, więc jak najbardziej pozytywna wiadomość. Kolejna sprawa to ciągłe plotki w kwestii Spidermana, czy będzie on w uniwersum kinowym Marvela, czy będzie reboot, co się właściwie będzie działo z tą postacią. I w tej kwestii to są absolutnie same plotki, bo tak naprawdę nie wiemy. Jedyne potwierdzone informacje to a. film Venom jest jakby martwy, Sinister Six dalej powstaje. To jest wszystko, co wiemy na 100%. Cała reszta to tylko spekulacje i plotki, ale powiem, jak ja to widzę. Po pierwsze, wiadomo, że Sony jest w nie lada problemach finansowych. Co chwila zamykają jakieś dywizje, jakieś swoje inne oddziały, więc możliwe, że zaczynają rozważać odsprzedanie Spidermana, po prostu dlatego, że brakuje im kasy. Po drugie, w przeciwieństwie do Foxa, z którym Marvel, a raczej Disney właściwie nienawidzą się, Sony mają dużo, dużo cieplejsze relacje. Wynika to z jednej prostej rzeczy. Prawa do filmu Spider-Man zostały dla Sony sprzedane, ale prawa do wszystkiego innego zatrzymał Marvel, a raczej Disney. A więc wszystkie zabawki, różne promocje, kreskówki, generalnie Marvel, Disney tworzą zabawki, które promują film Sony. Więc jakby nie patrzeć, ich współpraca jest dosyć cały czas duża. I jakby Marvelowi zależy na tym, żeby filmy Sony były dobre, bo dzięki temu sprzedadzą więcej zabawek. A każdy wie, że kasa z zabawek to najwspanialsza rzecz, jaką konkretna firma może mieć, ale jak wiecie, nie zobaczycie żadnych zabawek z Disneya, na przykład z X-Menami. Dlatego, że tutaj powiedzmy już nie ma takich dobrych relacji i trochę inaczej wyglądają te kontrakty. Nie wiem, czy wiecie, ale jeśli chodzi o Foxa i Disney, to poszła najbardziej sprzeczka, powiedzmy, o Silver Surfera i Galactusa, ponieważ Marvel dostawał z powrotem prawa do Daredevila, które jak wiemy już ma, ale zamiast praw do Daredevila chcieli je zamienić. Chcieli, aby Fox zatrzymał prawa do Daredevila, ale oddał im nie tyle Fantastyczną Czwórkę, co powiązanych z nimi właśnie Silver Surfera i Galactusa. Fox pokazał im grubego faka i stwierdził, że oczywiście zostawią sobie te prawa, z którymi prawdopodobnie nie będą nic robić przez długi czas. Jak pamiętacie, ostatnio Galactus był wielką, dziwną chmurą pożerającą planety. Chociaż to się zgadza. Więc, powiedzmy, że Disneyowi nie spodobał się za bardzo ten zamysł. No i jak widać, te studia raczej do porozumienia nie dojdą. Natomiast sam Spider-Man szansę w kinowym uniwersum Marvela jak najbardziej ma pojawić się. Czy będzie to nowy aktor, czy będzie to Garfield, na razie ciężko powiedzieć, bo jak mówię, tam jest dużo szumu, dużo niepewności w kwestii Sony, ale tak jak mówię,
relacje są dużo bliższe, więc szansa na to, że taki bohater mógłby się powiedzieć, jak najbardziej jest. Może być na zasadzie takiej na przykład, że Sony jakby pozwala używać Spidermana, ale na przykład ma dostęp do kasy z zabawek ze Spidermana. Gdyby Marvel, no raczej Disney po raz kolejny, zgodził się na coś takiego, to myślę, że Sony by się nawet dwa razy nie zastanawiało. Będąc jeszcze przy relacjach tych spółek filmowych, chciałbym powiedzieć o cancelu Fantastycznej Czwórki, który został właśnie potwierdzony. Jednak nie wnikajcie w to zbyt głęboko. To nie jest tak, że Marvel cancelował Fantastyczną Czwórkę tylko po to, żeby dokopać dla Foxa, dlatego że no Fox nie może, nie chce oddać żadnych praw, więc Marvel nie chce promować ich filmu. To zupełnie jest nie tak. Komiksy nie promują filmów. Mówię to po raz kolejny i chyba każdy powinien już do tej pory o tym wiedzieć. To filmy promują komiksy. Ilość ludzi, która kupuje bilety do kina, kupuje DVD, Blu-raye i tak dalej, to jest może 99%, a 1% to są ci, którzy jeszcze dodatkowo czytają komiksy. Naprawdę, to są ułamki. Więc komiksy nie promują filmów. Ale komiks Fantastycznej Czwórki miał bardzo niską sprzedaż. Bardzo niską. Wydaje mi się, że mogło tu być jedyny jakby element ze studia Fox byłby taki. Marvel mógł zastanowić się, czy przydzielić nowych pisarzy, wymyślać nowe jakieś scenariusze, próbować jakoś ożywić tą serię, aby podnieść sprzedalność, czy po prostu ją sobie darować. I myślę, że tutaj mogło przeważyć właśnie to, że no, nie mają żadnych praw związanych z Fantastyczną Czwórką i stwierdzili, że dobra, niech zdechnie. Przy czym, jeśli film Fantastycznej Czwórki odniesie sukces, to jestem praktycznie pewien, że dostaniemy reboot i kolejną Fantastyczną Czwórkę. Chociażby właśnie dlatego, że wtedy Fox będzie promował komiks Marvela. I Marvel po prostu może się na tym najzwyczajniej w świecie wzbogacić. Kolejna ciekawostka to ogłoszenie przez Foxa robienie serialu X-Menów. Konkretnie chodzi im o X-Factor, czyli tą taką drużynę, powiedzmy, rządową, detektywistyczną, prywatną, w zależnie od wcielenia. Bardzo podoba mi się ten pomysł, dlatego że X-Meni są taką, powiedzmy, mają własne uniwersum. Mówiłem już o tym przy różnych okazjach, że mi osobiście pasuje to jako fanowi, że różne studia mają różnych bohaterów. Wiem, że dziwnie to brzmi i fajnie, gdyby wszyscy byli w jednym spójnym wszechświecie, ale pomyślmy. Marvel robi co roku dwa filmy, prawdopodobnie niedługo przejdą na trzy, ponieważ Disney, powiedzmy, sypnie więcej kasy. Ale pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia kasy. Cały logistyczny problem, aby było to wszystko w spójnym uniwersum, a więc współpraca scenarzystów. I nie tylko, musimy dbać o najróżniejsze szczegóły, detale, żeby to wszystko ze sobą zazębiało się. Do tego jeszcze dochodzą seriale. Mamy Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Niedługo pojawi się Daredevil. Potem cała reszta Iron Fistów, Luke'ów Cage'ów i Jessica Jones. I to wszystko musi ze sobą współgrać. Naprawdę jest kolosalne przedsięwzięcie, więc dwa, a mówię nawet trzy filmy niedługo, to już jest naprawdę dużo. Dzięki temu, że różne studia mają różne filmy, możemy dostawać co roku znacznie więcej filmów. X-Men Days of the Future Past było rewelacyjne. X-Men Pierwsza Klasa również. Niedługo będziemy mieli X-Men Apocalypse. Nowy Wolverine był okej. Mi się bardzo podobał nowy Spider-Man, chociaż wiem, że większości się nie podobał. Mi tak, ja uważam, że Amazing Spider-Man 2 był jak najbardziej porządnym filmem. W każdym razie mamy znacznie więcej bohaterów na ekranach i jakby zainteresowanie tym cały czas rośnie. Więc dla mnie, jako dla fana komiksów, to taka sytuacja najbardziej odpowiada. Co prawda oczywiście chciałbym, żeby Marvel odzyskał prawa do Silver Surfera i Galactusa, ponieważ oni zaczęli już budować swoje kosmiczne uniwersum przy Guardians of the Galaxy, a uważam, że wszechświat Marvela bez Galactusa to w ogóle nie to samo. Galactus jest super ważnym czynnikiem i budowanie się kultur i ras jest bardzo związane z Galactusem. Mam nadzieję, że kiedyś te prawa odzyskają, na przykład jeżeli Fantastyczna Czwórka nie pójdzie najlepiej. Ale póki co, no trudno. Natomiast X-Meni nigdy nie żałowałem, że nie są w spójnym uniwersum filmowym razem z Avengersami. Z tego właśnie powodu, że jest ich tak dużo, można na nich budować kompletnie własne uniwersum, kompletnie własny świat. I dlatego, no mówię, ilość filmów jest ograniczona, więc wolę, aby X-Meni byli oddzielnie. Wracając do samego serialu, tutaj na pewno zostaną przedstawieni mniej znani mutanci.
X-Factor, nie licząc pierwszego składu, gdzie był Cyclops, Jean Grey, Iceman, Angel i Beast, czyli podstawowi X-Meni, zawsze pokazywał już takich właśnie mutantów, o których prawdopodobnie mogliście nie słyszeć. Na przykład drugi, ten rządowy X-Factor, to był Havok, brat Cyclopsa, Polaris, córka Magneto, a dalej Quicksilver, którego zresztą widzieliście już w filmie, takie postacie jak Guido, Wolfsbane, wyglądająca trochę jak wilkołak, więc raczej mniej znani X-Meni. Ja uważam akurat, że to byłaby najlepsza wersja pod serial, ponieważ mogłaby bardzo ładnie scalić dwa jakby uniwersa, serialowe i filmowe. Havoka mieliśmy już w dwóch częściach X-Menów, Quicksilvera mieliśmy w ostatniej, a ponadto aktor, który grał Quicksilvera, jest znany głównie z telewizji. Było to takie jakby fajne scalenie dwóch właśnie światów. Oczywiście twórcy wypowiadali się, że chcieliby to zrobić bardziej jak Fringe, serial J.J. Abramsa. I tutaj do tej wersji bardziej pasowałaby trzecie wcielenie X-Factor, które prowadził Jamie Madrox. To była taka, powiedzmy, bardziej agencja detektywistyczna. Z kolei z nimi mam taki problem, że niektórzy z tych bohaterów mają zbyt, że tak powiem, wyśrubowane moce i na budżet telewizyjny by to dziwnie wyglądało. Jest jeszcze czwarta wersja X-Factor, która niedawno dostała cancela. Ale tam postacie się zwykle powielają i na to nie ma co liczyć, ponieważ jest tam na przykład Gambit, którego jak wiemy będzie grał ten Channing Tatum. Średnio mi to pasuje, no ale cóż, no więc raczej ten aktor nie pojawi się w serialach, a w filmach. W związku z tym, że ta informacja jest właściwie potwierdzona, myślę, że najbliższy kim są co czytać zamiast Silverowi, Surferowi i Galactusowi, których mam już właściwie prawie skończonych, ale myślę, że wcisnę przed nich właśnie X-Factor, żebyście czegoś więcej dowiedzieli się o właśnie tych czterech grupach. To wszystkie plotki, fakty i inne nowinki z tego tygodnia z mojej strony. Jeśli o czymś nie powiedziałem, to zachęcam was, abyście przypomnieli mi o tym w komentarzach, gdzie możemy sami o tym podyskutować bardziej. Teraz przejdę do mojego cotygodniowego podsumowania komiksów. Na początek Guardians of the Galaxy 3000, odcinek pierwszy. Jest to restart serii tych pierwszych oryginalnych Strażników Galaktyki z przyszłości. W filmie o Strażnikach Galaktyki mówiłem trochę o nich i jakbym zaczął wam tłumaczyć, dlaczego oni są pierwsi, ale są z przyszłości, no to już byśmy się kompletnie pogubili, bo jest to dosyć zagmatwane. Darujmy więc to sobie i po prostu zaakceptujmy, że jest to drużyna, która również nazywa się Guardians of the Galaxy i istnieje w roku 3000, jak zresztą sama nazwa komiksu wskazuje. W owej drużynie znajduje się znany z filmu Yondu, ten gościu z czerwonym irokezem, który steruje swoje strzały gwizdem, w przeciwieństwie jednak do filmu najpierw wystrzeliwuje je z łuku. Mamy także Vansa Astrowika, postać znaną z New Warriors, jednak w specjalnym skafandrze był on w stanie przenieść się do roku 3000. Jeśli ten skafandr zostanie w jakikolwiek sposób przedziurawiony, no to wiek go szybko nadgoni i powiedzmy, że mający ponad 1000 lat gościu nie pożyłby długo. Vans Astrowik jest tutaj nazywany Major Victory i posługuje się tarczą Kapitana Ameryki. Specjalny kryształowy Martinex, który jest w stanie posługiwać się zarówno ogniem, jak i lodem. Dalej Starhawk, istota, która twierdzi, że jest tą, która wie, cokolwiek by to nie znaczyło. A także Charlie 27, czyli taka przyszłościowa wersja, powiedzmy, Hulka. Przyszłość, w której istnieją ci strażnicy, wygląda trochę inaczej. Braterstwo Badunów, które w obecnych czasach jest dosyć słabe i pomiatane przez inne rasy, zyskało tak dużą władzę i tak stłamsiło pozostałe imperia, że tamte są właściwie cieniem swej dawnej chwały i kryją się po najróżniejszych zakątkach wszechświata. Baduni natomiast rządzą wszystkim i uciskają, prześladują i zniewalają kogo popadnie. Guardians of the Galaxy to bardziej taki ruch oporu niż drużyna jakiegoś szybkiego reagowania. W zapowiedzi serii udało im się uwolnić z jednego z tych obozów niewolniczych Badunów pewną dziewczynę, o której mówili, że ma niesamowite zdolności. W tym komiksie dowiadujemy się, że polega to na czymś podobnym do Dnia Świstaka a la Edge of Tomorrow, filmu ostatniego z Tomem Cruise'em. Jednym słowem, czas co chwila jakby się zmienia, a dziewczyna przeżywa ciągłe déjà vu, czyli Guardiansi giną, ona zamyka oczy, prawdopodobnie sama ginie, budzi się i sytuacja rozgrywa się na nowo. Muszę powiedzieć, że film Edge of Tomorrow pomimo bardzo słabej kampanii reklamowej dosyć przypadł mi do gustu, więc wplątanie w podobną intrygę tych Guardiansów to nawet fajny pomysł. Zobaczymy jak to się rozwinie, ale pierwszy odcinek był bardzo fajny. Thor, odcinek pierwszy.
Po wydarzeniach w Original Sin Thor upuścił swój młot i nie był w stanie go podnieść. Mamy tutaj sytuację parę tygodni później, jak dowiadujemy się, Thor nie spędził ani chwili na niczym innym poza próbą właśnie podniesienia owego młota. Nie śpi, nie je, nie pije, tylko cały czas na księżycu walczy z tym, aby unieść swój młot i nie może. Do Asgardu powrócił Odyn, jednak jego żona, Freja, nie jest skłonna od tak zrezygnować ze swojej władzy, więc dochodzi tu drobnych przepychanek właśnie na tle tego, kto będzie teraz rządził Asgardem. Odyn mówi, aby jego syn darował sobie i sam próbuje unieść młot, jednak jak się okazuje, nie może. Pamiętajmy, że to właśnie Odyn zaczarował owy młot tak, aby nikt poza osobami, które są godne, nie mogły go podnieść. Więc nagle okazuje się, że sam Odyn nie jest godny unieść młot, który sam zaczarował. Tak więc młot pozostaje na księżycu, jednak pomimo straty swego młota, Thor nie przestaje być bohaterem. Wyposaża się w swój dawny topór Jarnjborna, którego historię mogliście lepiej poznać w Uncanny Avengers. Wyrusza, aby powstrzymać najazd lodowych gigantów na podwodną bazę korporacji Roxxon. Jak się okazuje, gigantom przywodzi Malekith, który to dogadał się z nimi, aby cokolwiek osiągnąć, co zamierza, tego jeszcze nie wiemy. Malekith jest bardzo potężnym wrogiem, a jak wiemy, Thor jest teraz bardzo osłabiony. Nie potrafi latać, dosiada więc swoich specjalnych asgardiańskich kuz. Ponadto ewidentnie dysponuje znacznie, znacznie mniejszą mocą. Malekith więc rozprawia się z nim bez większych problemów, a następnie pozbawia go jednej z górnych kończyn. Strata ręki przez Thora była już zapowiedziana wiele lat temu, więc ciekawe, że dopiero teraz do tego doszło. Tymczasem tajemnicza kobieta przybywa na księżyc i szepcze, że zawsze musi być Thor. Następnie sięga po młot, w którym he zmienia się na she, mówimy tu o tym, który będzie godny, zmienia się na tą, która będzie godna i następnie podnosi go, zmieniając się właśnie w taką kobiecą wersję Thora. To jest ta zmiana, która również była już zapowiedziana jakiś czas temu, że teraz Thorem będzie kobieta. Jednak jej tożsamość jest nieznana i myślę, że twórcy jeszcze trochę pobawią się z tą tajemnicą. Death of Wolverine, odcinek 3. Wolverine i Kitty Pryde przybywają do Japonii, aby odnaleźć Oguna, ich dawnego mistrza. Ten jest podobno zamieszany w całą tę aferę, w której ktoś chce złapać Wolverine żywcem. Jak się okazuje, Ogunowi udaje się wejść w ciało Kitty Pryde, więc dochodzi do pewnej walki między nią a Wolverinem. Następnie Wolverine ściga Oguna i dowiaduje się, że za całą sprawą stoi dr Cornelius. Jeżeli czytaliście Broń X, która została wydana zresztą jakiś czas temu w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, to dobrze wiecie, kim jest dr Cornelius i jak bardzo zamieszane jest całe życie Wolverina, szczególnie Weapon X, wstawienie Adamantium. Dlatego ostatnia część, która wyjdzie za tydzień, będzie prawdopodobnie bezpośrednio już związana z właśnie samym Corneliusem i to on będzie w jakiś sposób odpowiadał za ostateczną śmierć Wolverina, bo to właśnie czwarta część ma być tą ostatnią. Ogólnie cała seria średnio przypadła mi do gustu, zobaczymy jak to się skończy. Jak na razie Rosomak nie odchodzi w jakimś wyjątkowo epickim stylu. Legendary Star-Lord, odcinek 4. Star-Lord wyposażony właśnie w specjalny gem Celestiali postanawia zmierzyć się z Thanosem i o dziwo wygrywa. Tak, Star-Lord, zwykły gość, jest w stanie pokonać Thanosa. Jednakże Thanos wypomina mu cały czas, że całe starcie wynika tylko i wyłącznie z winy Petera, który to pozwolił niejako Thanosowi wydostać się z Cancerversu. Jak jeszcze nie wiemy, musimy przyjrzeć ostatni odcinek Guardians of the Galaxy, który wyjdzie dopiero za tydzień. Star-Lord więc nie decyduje się zabić Thanosa, a jedynie odlatuje. Sam szalony tytan również znika. Szczerze mówiąc, w tym komiksie właściwie nic się nie stało. Powymieniali się paroma ciosami, pogadali i się rozeszli. Seria Star-Lord wydaje mi się już od jakiegoś czasu nietrafiona i poza pierwszym odcinkiem wydaje mi się to tylko taki, powiedzmy, sposób na dorobienie sobie na hype'ie na Guardians of the Galaxy. Mimo że uwielbiam tą drużynę, uwielbiam Star-Lorda, to mam nadzieję, że owa seria niedługo się skończy. Ponieważ, no cóż, ostatnio z Guardiansami nie dzieje się fajnie. Podobnie zresztą Rocket Raccoon wydaje się również ciągnąć. Mam nadzieję, że powrócą tylko i wyłącznie do samej historii Guardians of the Galaxy i zaczną ją wreszcie dobrze pisać. Silver Surfer, odcinek 6. Nowy Silver Surfer bardzo przypomina doktora Who, za którym nie przepadam, ale grafiką i pewnymi pomysłami jest mi bliższy, ponieważ przypomina starego dobrego polskiego Tytusa, Romka i Atomka. Silver Surfer razem z swoją towarzyszką Dawn podróżuje po całym wszechświecie, pokazując jej najróżniejsze planety i zresztą samemu je zwiedzając. Tutaj trafiają na planetę Prime, w której wszystko jest najlepsze
i każdy element społeczeństwa jest przypisany jednemu członkowi, który specjalizuje się całe życie, aby być w tym najlepszym. Więc ostatecznie oczywiście dochodzi do starcia z wojownikiem numer jeden, z którym, jak się okazuje, nawet Silver Surfer ma pewne problemy. Cały komiks jest taki bardzo oderwany od całego uniwersum Marvela. Poznajemy tu planety, na których żaden bohater wcześniej nie trafiał. I tak jak mówiłem, to są takie osobne historie przypominające trochę właśnie serial Doctor Who. Wstawienie tak potężnej postaci jak Silver Surfer w tego typu historie jest naprawdę ciekawym pomysłem. Ja osobiście z przyjemnością czytam różne właśnie wydarzenia, które spotykają zarówno Silver Surfera, jak i Dawn. I myślę, że to będzie dalej utrzymywane w tej koncepcji, więc jeżeli za bardzo nie interesują was te takie poboczne wydarzenia, dodatkowe historie, no to komiks nie jest dla was. Natomiast jeśli nie czytaliście innych komiksów, nie jesteście jakoś super obeznani w świecie Marvela, to czytając ten komiks jakby nie pogubicie się, ponieważ każda historia jest czymś zupełnie nowym, osobnym, lekkim, przyjemnym i mógłbym tak jeszcze wymieniać, ale przejdę do kolejnego komiksu. X-Men, odcinek 20. X-Menki, ponieważ jest to kompletnie żeńska grupa, dalej ścigają w kosmosie dziwną rasę robali, która uprowadziła Deathbird. Ta, jak się okazuje, jest w ciąży, prawdopodobnie z Wulkanem. Jeżeli czytaliście War of Kings, to dobrze wiecie, kim jest Wulkan. Więc ma narodzić się dziedzic, dziecko mutanta Omega i potężnej członkini rodu królewskiego Shi'ar. Także to musi być coś wyjątkowego. Dlaczego dopiero teraz? Ponieważ jak się okazuje, Deathbird była w hibernacji, więc również jej płód również został zahibernowany. Pomimo tego, że trwało to długo, jakby dopiero teraz może ona go urodzić. Ogólnie komiks wydaje mi się, że robi się coraz bardziej zaplątany, ale podoba mi się tutaj motyw Rachel, która znajduje gościa z Shi'ar, który wymyślił, że aby pozbyć się Feniksa, należy wymazać rodzinę Greyów. Jednak jest to jedyny ciekawy element tego komiksu i o tyle, co wcześniej bardzo lubiłem X-Menki, to teraz sytuacja zaczyna się trochę zbytnio gmatwać w X-Menowym stylu i trochę zaczynam się powoli w tym gubić. Mam nadzieję, że jakoś to naprostują i ta historia jeszcze jakoś właśnie się wyrówna, ale na razie troszkę to był słabszy numer. Uncanny Avengers, odcinek 25. Ostatni komiks przed tym wielkim eventem Axis. Walka z Red Skullem i jego S-Menami trwa w najlepsze. Scarlet Witch, Rogue, Havok, a także Magneto dają z siebie wszystko i jak się okazuje, Magneta moce nagle rosną, był on do tej pory osłabiony, a w jednej scenie bez problemu miażdży wielu S-Menów. To wszystko oczywiście zawdzięcza specjalnej pigule Mutant Growth Hormone, której historii, jak Magneto wszedł w jej posiadanie, możecie przeczytać w komiksach Magneto. Tutaj natomiast sprawa toczy się niejako o duszę Magneto i jego metody, ponieważ X-Meni nie życzą sobie mordowania, a Magneto oczywiście nie ma z tym żadnych problemów i morduje po kolei S-Menów jak leci. Na końcu również morduje w brutalny sposób Red Skulla, jednak w jakiś tajemniczy, magiczny, dziwny sposób Red Skull natychmiast później odraca się w wielką, potężną istotę zwaną Red Onslaught. Ciekawi mnie to, że jakoś nikogo to nie zdziwiło, w sensie, dobra, Magneto miażdży głowę Red Skullowi i nagle puf, jest Red Onslaught i wszyscy, o nie, to Red Onslaught, jesteśmy na to gotowi, ale chwila, jak, dlaczego, jakiś wybuch, jakaś reinkarnacja, co to w ogóle jest, szczerze mówiąc. Czekałem na ten event, bo wiem, że będzie mocno zmieniał świat Marvela. Ale muszę powiedzieć, że wejście do niego jest takie dosyć chaotyczne i bzdurne. No, wiemy, że Onslaught swego czasu to była ta istota stworzona z Magneto i Charlesa, ich myśli, ich założeń, które były w dziwny sposób zmieszane, ich gniewu. Ale Red Skull powstaje, powiem wam jeszcze raz, Red Skull, który ma scalony w sobie mózg Charlesa, dzięki czemu ma specjalne moce, które coraz bardziej opanowuje, telepatyczne, właśnie Charlesa Xaviera, po zmiażdżeniu głowy, czyli stracie owego mózgu, przez Magneto staje się Onslaughtem? Kompletnie tego nie rozumiem, zobaczymy jak ta seria się potoczy, ale wejście do niej, tak jak mówię, jest dla mnie trochę bzdurne. To tyle jeśli chodzi o podsumowanie komiksów tego tygodnia. Wiem, że jest trochę później niż zwykle i przeczytałem już prawie wszystkie komiksy z kolejnego tygodnia. Tutaj Axis już się rozpoczęło, więc w następnym na pewno o programie powiem wam dokładnie, jak rozkręca się Axis, ponieważ wszystkie komiksy, no dobra, nie wszystkie, ale znaczna większość komiksów będzie od tej pory kręciła się właśnie wokół całego Red Onslaughta i tej wojny, którą on wywołuje.
Do następnego razu. Cześć.